A na koniec jeszcze zagranica. Nieco ponad połowa Mołdawian opowiedziała się za wpisaniem do konstytucji integracji europejskiej. To wynik niższy niż prognozowano, ale w sondażach, ale dla Zachodu oznacza symboliczne zwycięstwo nad Rosją, która chciała wpłynąć na wyniki. Jednego dnia dwa głosowania, długie kolejki do urn. W Mołdawii odbyły się jednocześnie wybory prezydenckie oraz referendum dotyczące wpisania unijnych ambicji do kraju konstytucji. Pierwsza tura zakończyła się zwycięstwem Mai Sandu. Obecna prezydent uzyskała ponad 42% głosów. Uwaga świata skupiła się jednak na wynikach referendum. Głosowałam na kraj europejski, na lepsze życie, na lepszą przyszłość dla naszych dzieci. Oczekuję, że po naszych wyborach dołączymy do Unii Europejskiej. Skorzystamy na tym my, studenci, skorzysta Mołdawia i wszyscy jej mieszkańcy. Wynik głosowania do końca pozostawał niepewny, ale ostatecznie odpowiedź tak wskazała większość, bo 50,35% Mołdawian. W Unii Europejskiej referendum było odczytane jako część szerszego procesu, w którym kraj stopniowo odcina się od rosyjskich wpływów. Wskazują na to słowa przewodniczący Komisji Europejskiej. W obliczu hybrydowej taktyki Rosji Mołdawia pokazuje, że jest niezależna, silna i chce europejskiej przyszłości. Referendum nie oznacza przystąpienia do wspólnoty, ale może widzieć w nim silny sprzeciw wobec moskiewskich wpływów, które były widoczne długo przed wyborami. Kreml według obecnej prezydent próbował kupić głosy 300 tysięcy wyborców. Amerykanie obawiają się dalszej ingerencji rosyjskiej, między innymi w trakcie drugiej tury wyborów prezydenckich w Mołdawii. Jesteśmy w codziennym kontakcie ze stroną mołdawską. Będziemy dalej z nimi współpracować kanałami publicznymi i niepublicznymi w kwestii tego, jak Mołdawia może zwiększyć swoją odporność na tego rodzaju wpływy. Druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się 3 listopada.